telewizja w Polsce.pl? To są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Mówić będziemy o szczepionkach. Oczywiście wszyscy wiemy, jakich szczepionkach, przeciw COVID-19 i o tym, która z tych szczepionek oferowanych, o których słyszymy i słyszymy czasem niepokojące informacje, jest najbardziej bezpieczna. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, teraz słyszymy nawet o Sputnik 5. Która z tych szczepionek da nam tę odporność stadną, o której mówimy? Oczywiście w miarę tego, jak szczepionki będą dostępne w naszym kraju i które z grup będą się nimi szczepiły. Teraz ma być szczepienie dla nauczycieli i oni mają otrzymać szczepionkę AstraZeneca. Tę szczepionkę, która, jak twierdzą źródła, nie jest przeznaczona dla osób starszych. Pytamy w takim razie, jaki też my będziemy mieli jako pacjenci wpływ na wybór takiej szczepionki, która jest najbezpieczniejsza. Raz jeszcze zadaję to pytanie. Odpowiadać będzie nasz gość, to dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry państwu. Bezpieczne są wszystkie szczepionki. Problem leży w skuteczności przede wszystkim. Czy to jest duży problem? Wydaje się, że nieduży, dotyczący tylko jednej firmy, firmy AstraZeneca. Jak państwo wiecie, firmy, która co prawda w charakterystyce produktu leczniczego mówi, że szczepionki są skuteczne dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia, czyli nie zakreśla tutaj kręgu jakiegoś przedziału wiekowego, tylko mówi o całej populacji osób dorosłych, ale rekomendacje danych państw, urzędów danych państwach, także w Polsce, mówią o tym wyraźnie, że zrobiono mniej badań po prostu w grupie osób starszych. Osób starszych po 65 roku życia. Tak, po 60, 65 roku życia. W związku z tym dedykowana ta szczepionka została, tak w wielu państwach podjęto taką decyzję, chociaż nie we wszystkich, też dodajmy od razu. Podjęto decyzję o tym, żeby szczepić osoby młodsze. Wydaje mi się, że w Polsce jest to racjonalna, sensowna decyzja. W związku z tym tą szczepionką będą szczepieni nauczyciele do 60 roku życia. No dobrze, ale to teraz nauczyciele mogą pomyśleć, dlaczego w takim razie nam podawana jest ta mniej skuteczna, jak pan zaznacza, szczepionka. Ale pani redaktor i szanowni państwo, ona w grupie wieku do 60 roku życia jest na pewno szczepionką skuteczną, w pełni podobnie skuteczną jak firmy Moderna czy Pfizera. Wydaje się, że być może, tutaj jeszcze raz powtarzam, z dużymi znakami zapytania, być może w grupie wieków 75-80 lat ona by była mniej skuteczna, z tym, że po przecinku dodajmy, wszystkie szczepionki w tej grupie są mniej skuteczne. Immunogenność osób starszych jest zdecydowanie mniejsza, czy reaktywność, jak my często nazywamy, jest zdecydowanie mniejsza. I w związku z tym, nawet jeżeli dzisiaj mówi Moderna czy Pfizer, BioNTech, że ta szczepionka jest w 95% skuteczna, to na pewno tak, ale dla osób młodych. Pewnie ta skuteczność dla osób starszych jest większa niż w przypadku AstraZeneca, ale jest na poziomie 88-90%. I to jest skuteczność co do niezachorowania. Natomiast trzeba powiedzieć, że blisko 100% skuteczność wszystkie te szczepionki mają, wszystkie podkreślam, wymienione, poza jedną, poza Sputnikiem 5, o niej najmniej wiemy, za chwileczkę się do tego odniosę. Co do zachorowania nawet, ale zachorowania z małą ilością objawów niepożądanych. Ja dzisiaj szczepię seniorów, jak państwo widzicie, przepraszam za strój taki roboczy. Bardzo proszę. Medyczny. I szczepimy szczepionką Pfizera. Tak, osoby starsze to teraz plus 70 to teraz ich kolej, potem nauczyciele, potem kolejne też grupy społeczeństwa. Natomiast pytamy także właśnie o skuteczność tę w walce przeciw koronawirusowi, to znaczy wyeliminowanie tego ryzyka zachorowania to jedno, a druga rzecz, i tutaj nasz poprzedni gość poddawał niepokojące dane, one są dostępne w mediach, mówiące o liczbie zgonów za granicą.
granicą głównie, jeżeli chodzi o przyjęcie szczepionki. No i eksperci mówią przez cały czas, że nie zbadano takiego związku przyczynowo-skutkowego dokładnie co do tego, czy te zgony były wynikiem szczepienia. W jaki sposób w takim razie to udowodnić, to jedna rzecz. No i druga rzecz, wyeliminować obawy. No wszyscy te dane możemy przeczytać, sprawdzić, zobaczyć. Rzetelna analiza przypadku wyeliminuje obawy. I w większości przypadków jest to związek na pewno czasowy, a nie przyczynowo-skutkowy. Oczywiście to nie oznacza, że nie należy do tego, że należy do tego podchodzić lekko, z taką swobodą i swadą, że szczepmy i nie zastanawiajmy się, bo tak nie jest. Jest tak zwany zespół kruchości u osób starszych, gdzie niewielka nawet ingerencja medyczna, nawet nie medyczna, zaraz Państwu powiem, bo wszyscy mamy też wrażenie, że trochę wiemy, o czym mówimy. Mianowicie chociażby przeprowadzka do innego miejsca dla osoby starszej. Pobyt krótkotrwały w szpitalu. Ta osoba się kupi, ta osoba jest zaniepokojona, ta osoba ma somatyzację, nasilenie pewnych objawów i chorób przewlekłych. Jest taki zespół kruchości, dotyczy on bardzo wielu seniorów. Trzeba bardzo ostrożnie kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19 i do innych szczepień także. Natomiast, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i powiedzieć, że nie, no wszyscy mają ten zespół kruchości, wszyscy są... mają kruche zdrowie w starszym wieku, no tak też nie można powiedzieć, bo część seniorów zachowuje tutaj możliwość absolutnie dobrej reakcji na szczepionkę. I rzeczywiście trzeba każdą sytuację zgonu w 30 dniach po szczepieniu, proszę zwrócić uwagę, 30 dniach po szczepieniu, bo tak się mówi o nieprawidłowych odczynach poszczepiennych, trzeba przeanalizować. Ją się analizuje na najróżniejsze sposoby, ale zgłasza się jako nieprawidłowy odczyn poszczepienny. I teraz trzeba sprawdzić, czy on rzeczywiście był wynikiem szczepienia, co bardzo rzadko być może będzie miało miejsce, czy też wynikał z innych sytuacji. Mówimy tak, ktoś umarł po szczepieniu. Ale ja odpowiadam w ten sposób. No oczywiście, że tak. No wszyscy umrzemy na przykład po śniadaniu, prawda? Albo nikt się nie urodził po szczepieniu. Ja trochę oczywiście kpię z tego sformułowania, bo jeżeli nagłówki są z wykrzyknikami w alarmującym kolorze żółto-czerwonym i mówią, że 23 osoby zmarły w Norwegii, po czym okazuje się, że w materiale nic na razie, przynajmniej na razie do dzisiaj, Ministerstwo Zdrowia Norwegii nie mówi na ten temat, żeby był związek przyczynowo-skutkowy, a równocześnie 400 osób dziennie umiera w tej samej Norwegii w domach pomocy społecznej, no to jest wyraźny rozdźwięk między tytułem a treścią. I tutaj wtedy wylewamy dziecko z kąpielą, deprecjonujemy te szczepienia. Także no uwaga, z tymi komentarzami uwaga. W jedną stronę uwaga i w drugą stronę uwaga. Jeszcze raz powtórzę, trzeba się pochylać, trzeba na to patrzeć, ale związku takiego ze zgonami póki co w bardzo niewielkich przypadkach na świecie chyba występuje tylko. Więc no... Tak mógłbym to skomentować. Rozumiem. Panie doktorze, w takim razie pytanie także o samą procedurę szczepienia. Pan jest w trakcie, jak widzimy, jak słyszymy. W takim razie, jeżeli osoba o tej podwyższonej kruchości, starsza, przyjmująca leki, czy ona powinna przyjmować także tę szczepionkę? Czy lekarz rodzinny właśnie powinien przestrzegać, no, jakie mogą być skutki? To jest bardzo indywidualne, bo osoby, które badamy 80 lat, 90 lat, powyżej 70 lat z wieloma chorobami przewlekłymi, to osoby, których stan zdrowia jest bardzo różny. One mogą być zakwalifikowane do szczepień, nawet osoby przecież 100-letnie były szczepione, 90-kilkuletnie były szczepione, bo to jest grupa też podwyższonego ryzyka. I lekarz musi tutaj na podstawie swojej wiedzy o pacjencie, badaniach dodatkowych, aktualnym też zbadaniu pacjenta, wywiadzie, badaniu i tak dalej, zorientować się i rozważyć, czy dla niego lepsze by było szczepienie, czy odstąpienie od szczepienia. W pojedynczych przypadkach, powtarzam, w pojedynczych przypadkach zdarza, także mnie się zdarza, odstąpić od szczepienia, dlatego że uważam, że ma chory właśnie bardzo nasilony, ten zespół kruchości, jak to się ładnie nazywa, ma jakieś nasilenie swoich chorób przewlekłych, ma infekcję, coś jest niejasnego,
Dawno tego chorego nie widziałem, muszę zrobić mu badania, odraczamy na przykład to szczepienie w czasie. Lekarz rodzinny czy inny lekarz, nie jest też żaden lekarz, nie jest alfą i omegą i Bogiem wszechmocnym i musi czasem zasięgnąć opinii innego lekarza, wysłać chorego na konsultację. To jest szereg mechanizmów, możliwości, żeby tego absolutnie, powtarzam, absolutnie nie robić na siłę, ale z drugiej strony rozważyć to, rozważyć tą trudną decyzję o ewentualnym odstąpieniu od szczepienia, wtedy tylko, kiedy korzyści wynikające z tego odstąpienia będą większe niż niebezpieczeństwo zachorowania pacjenta w tym starszym wieku na COVID-19, co kończy się w 20-kilku procentach hospitalizacją i zgonem niestety. Mhm. Więc tutaj jest to bardzo trudna czasem decyzja, niezwykle skomplikowana medycznie, ale no, my jesteśmy od skomplikowanych decyzji. Gdyby to było takie proste, to byśmy się, nie wiem, szczepili w sklepie, prawda? I robiono by to w sposób absolutnie mechaniczny. Musimy o tym myśleć, ale dla dobra pacjenta staramy się myśleć o tej szczepionce jako o dobru, które docelowo będzie w większości przypadków, zdecydowanej większości, będzie tutaj dla niego wskazane. Panie doktorze, podsumowując, jeszcze jedno pytanie, pytanie takie bardziej natury już teoretycznej, no bo decyzję podjęli rządzący, że to właśnie te grupy osób, czyli osoby najstarsze będą szczepione najpierw, oczywiście po grupie medyków, która była tą grupą zero. Natomiast są eksperci, są badania mówiące o tym, że to rozprzestrzenianie się wirusa jest najbardziej widoczne u grupy nawet 30-40-latków i że to oni w takim razie powinni jako pierwsi być zaszczepieni. Dlatego to pytanie teoretyczne, co pan o tym sądzi, no bo polski rząd i inne kraje w Europie właśnie taką strategię przyjęły. Tak, ja się absolutnie zgadzam ze strategią polskiego rządu i ja tutaj nie mam żadnych do niej zastrzeżeń. Grupy najbardziej, największego ryzyka powinny być zaszczepione w pierwszej kolejności. Wydaje się to oczywiste. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy mieli miliony szczepionek, żeby zaszczepić wszystkich w jednym czasie i to by było najwspanialsze. To się nikomu nigdzie nie uda, nawet w państwach świetnie szczepiących. Musimy szczepić więc, zaczynając od grup najbardziej narażonych na zakażenie COVID-em i najbardziej narażonych na zgon związany z COVID-em. Chcielibyśmy zaszczepić państwa i przygarnąć do tych punktów szczepień wszystkich, no ale póki co nie mamy takich możliwości. Zresztą dodajmy, nie jest to wina ani naszych możliwości, ani polskiego rządu. Jest to ewidentnie brak szczepionek, bo nasze możliwości są trzykrotnie większe niż dotychczas wykonywana liczba szczepień. I ostatnie pytanie, czy pańskim zdaniem, panie doktorze, powinniśmy mieć możliwość wyboru, który preparat przyjmiemy? Ja myślę, że strasznie by było dużo zamieszania z tym oczywiście, ale możliwość wyboru podpowiada nam, czy jak gdyby za nas troszkę możemy wybrać póki co szczepić się, nie szczepić. To jest wybór wolnościowy, ale oczywiście zachęcając dalej państwa do szczepień, powiem tak, że ten wybór jest jak gdyby no tutaj trochę reglamentowany decyzją Komisji Medycznej przy premierze, dlatego bo Komisja określa de facto i urządy rejestrujące w Polsce, zatwierdzające tą szczepionkę po stwierdzeniu Europejskiej Agencji Leków, gdzie leży granica. Tak zrobiono w przypadku AstraZeneca i musimy tutaj wierzyć ekspertom, że podejmą dla nas możliwie najlepszą decyzję. Myślę, że póki co nie ma dzisiaj na świecie takiego państwa, które dozwala na szczepienia zupełnie dowolnie i w momencie zgłoszenia się pacjenta jest już określona szczepionka przygotowana. Być może będą jakieś inne rozwiązania w tym zakresie. Wydaje mi się, że to dużego znaczenia tak naprawdę dla pacjenta klinicznego nie ma. Dziękuję serdecznie za opinię, za komentarz bardzo szeroki, za informację. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu. Dobrego dnia, dużo zdrowia oczywiście i państwu przede wszystkim dziękujemy za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu. Kolejne gorące, ważne pytania. Proszę z nami zostać.